Pan senator Górecki, tak? Bardzo proszę. Panie ministrze, krótkie pytanie dotyczące spraw administracyjnych. Co będzie z przebudową niższych struktur? Mowa o centrali. I co z obecnymi szefami, którzy jeszcze mają funkcje generalskie? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chciał zadać pytanie? Nie widzę. Zatem to prawdopodobnie ostatnie. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoki Senacie, wspominałem o tym, że tworzone są projekty tych tak zwanych w wojsku etatów, to znaczy jak wypełnione będą te struktury. I no, mówię dlatego projekty, no bo dopóki ustawa nie jest przyjęta, no to one nie mogą być dokumentami formalnymi, ale chcemy być przygotowani tutaj na ten moment. Więc ta odpowiedź by musiała być odpowiedzią bardzo, bardzo szczegółową w takim wypadku, bo te struktury tworzy się od góry, uwzględniając jakieś stopnie etatowe będzie miała osoba w nich najważniejsza i odpowiednio się dopasowuje strukturę idąc w dół. Tak jak była mowa tutaj przy okazji zagospodarowywania oficerów, którzy nie będą mieli etatów w tych centralnych strukturach, tak mogę zapewnić państwa senatorów co do tego, że z powodu tej reformy nie będzie sytuacji takiej, w której któryś z oficerów, doświadczonych oficerów nie otrzyma propozycji. Generałów mamy w tym momencie rekordowo niską liczbę, ich jest poniżej 90. Zobaczymy, jakie będą decyzje prezydenta związane ze świętem Wojska Polskiego, ale nie mamy nadmiaru generałów w tym momencie i absolutnie jestem przekonany, że w tej nowej strukturze oni się zmieszczą i otrzymają wartościowe, godne swojego przygotowania propozycje. Też trzeba powiedzieć o tym, że przepisy ograniczające wiek tutaj w sposób nieubłagany powodują odchodzenie starszych generałów i dotyczy to całkiem pokaźnej grupy w tym i w przyszłym roku. Jeśli chodzi o pułkowników, o wyższych oficerów, pułkowników, podpułkowników, to podjęliśmy takie decyzje na poziomie planowania struktur, że wzmacniamy etatowo dywizje i brygady, więc sądzę, że tutaj każdy dobry, doświadczony oficer chcący służyć takie propozycje otrzyma. Przy tej okazji okazało się także, że to nie jest tak, jak niektórym publicystom się wydawało, że wszyscy w wojsku to chcą służyć w Warszawie, wcale nie. Policzyliśmy, ile osób służy w tym momencie w Warszawie, a dojeżdża po prostu, ma dom rodzinny gdzieś daleko, no to są to osoby, powiedziałbym, mimo rozmaitych atrakcji, które niesie ze sobą służba w stolicy, bardzo chętne do tego, żeby wrócić i służyć właśnie w dywizjach, brygadach. Zresztą też chcę powiedzieć, że tutaj kontynuując dobrą tradycję moich poprzedników, znakomitym moim poprzednikiem tu obecnym senatorem Bogdanem Klichem, rozmawiam z dowódcami wyznaczanymi na różne stopnie i wielokrotnie miałem do czynienia z sytuacją, w której służący od lat w centralnych dowództwach proszą o to, żeby ich skierować do linii, więc sądzę, że my oczywiście w ocenie skutków regulacji bardzo rzetelnie podaliśmy liczby dotyczące tego, no bo przecież po to te struktury konsolidujemy, nie po to, żeby było tyle samo tam, ile jest w tym momencie, musi być mniej, ale że te liczby, które podaliśmy, kilkuset oficerów, to spokojnie ich zagospodarujemy, więc ten wymiar społeczny, jakieś koszty społeczne tej reformy no dotkną i tu będziemy pracowali nad tym, żeby tutaj zapewnić jakieś możliwości, bardziej tę obsługę, której będzie po prostu mniej. No będzie mniej sekretariatów, no będzie mniej kierowców, tak? Znaczy, no, ale to chyba nie jest źle. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze.